tu w górę. My będziemy mogli wejść na spokojnie w przeciągu najbliższych godzin po to, żeby stwierdzić, czy będziemy w stanie ten budynek remontować, czy ewentualnie trzeba będzie wręcz się zburzyć, jeżeli będziemy w stanie. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby on służyć naszym ukraińskim przyjaciołom. O to się też będziemy zwracali do rządzących. Mam nadzieję, że tutaj będą mogli być uchodźcy, że będzie mogło tu być centrum ukraińskie. O tym będziemy rozmawiali z panem ambasadorem, oczywiście będziemy odpowiadali na jego potrzeby. Najpierw musimy tylko stwierdzić, jaki jest stan techniczny budynku. Najważniejsze jest to, że on dzisiaj przychodzi w nasze ręce, tak jest zapowiadane. Dziękuję. Panie prezydencie, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Powiem jedną rzecz. Dzisiaj miałem w planach wejść na ten budynek i ustalić flagę ukraińską. Ale nie chcemy działać tak jak Rosjanie z buta. Nie chcemy okupować to, co należy do czasu, dopóki legalnie nie zostanie przekazane. Chcemy robić wszystko prawnie. I zrobimy to prawnie razem w porozumieniu z panem prezydentem i z rządem polskim. I mam nadzieję, że jutro możemy nawet, albo pojutrze, tą flagę na budynku ustalić. Tak? Ustalić. Ja dzisiaj złożyłem notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do protokołu MSZ z zainteresowaniem, wyrażając zainteresowanie w wydzierżawieniu tego obiektu długoterminowego na długi termin. Jak zobaczymy ten budynek, w jakim on jest stanie, będziemy decydować, co tam się będzie znajdować w przyszłości. Na pewno będzie służyć Ukraińcom i Ukrainie. Może być to i przedszkole, może być to i szkoła, może być centrum ukraiński GIM, który ma bardzo małe pomieszczenie tutaj w Warszawie. Może przeniesiemy też i filię Związku Ukraińców w Polsce tutaj, może mieszkania. Zobaczymy, jak chcemy ten budynek. Najważniejsze, że chcemy to zrobić prawnie, a nie tak jak Rosjanie łamając prawa i okupując ukraińskie terytorium. Co najważniejsze, drodzy Państwo, już teraz mamy bardzo wiele deklaracji prywatnych firm, które chcą nam pomóc w remoncie tego budynku, bo to ważne, także będziemy się też zwracali do wojewody, żeby przekazał nam ten budynek i wtedy będziemy go remontować i przekazać do Ukraińców. My będziemy wyjaśniać, jaka jest najlepsza metoda, żeby jak najszybciej tę przestrzeń zagospodarować i żeby ona jak najszybciej służyła naszym ukraińskim przyjaciołom. A co z zadłużeniem? No więc dlatego będziemy rozmawiać z rządzącymi a propos dokładów rozwiązań, bo tak jak Państwu mówię, ja działam tutaj jako starosta, który zarządza mieniem Skarbu Państwa i tutaj potrzebne jest porozumienie pomiędzy samorządem i rządzącymi. Akurat w tej sprawie nie przewiduję żadnych problemów, drodzy Państwo. Myślę, że tutaj się na pewno porozumiemy z rządzącymi jak najszybciej, tak żeby w sposób jak najbardziej efektywny mógł tutaj zadziałać i przekazać to miejsce Ukrainie. Był tutaj przedstawiciel ambasady, ale wszystkie argumenty są po naszej stronie. Myśmy prowadzili to postępowanie przez wiele lat i dzisiaj tutaj komornik, także tutaj już Rosjanie nic nie mogli z tą sprawą zrobić. I już opuścili miejsca w momencie, kiedy się pojawi komornik. Dlatego poszanowaliśmy prawo polskie i poszanowaliśmy komornika, który prosił nas do nie wejścia. Ale to potrwa kilka lat. A będzie kiedyś taka szansa, żeby zaskutować ciekawość mieszkańców, którzy w tej 10 tutaj jest? Czy będzie, nie wiem,
Będziemy robić wycieczki, To w języku ukraińskim i polskim. Proszę Państwa, najpierw musimy sprawdzić, jakie jest stan budynku. Widzicie Państwo, że tam są takie specjalne drewniane obręcze, no to wskazuje na to, że ten budynek może nie do końca być stabilny. Dlatego też najpierw niech to obejrzy, komornik, nadzór i dopiero my po kilku godzinach będziemy mogli sami to zobaczyć. No i wtedy będziemy mogli zadecydować, czy to my nakręcimy film poglądowy, czy będzie można kogokolwiek tam zaprosić. Natomiast tutaj postępujmy w sposób wyważony i sensowny. Oczywiście wszyscy wiemy, że to ma swoje znaczenie bardzo istotne, symboliczne. Stąd jak rozumiem też tak duże zainteresowanie. No i też oczywiście warszawiacy się przez wiele, wiele lat zastanawiali, co tutaj tak naprawdę się mieści, bo od 2005, 2006, 2007 roku właściwie nic tutaj się nie działo. Ale na pewno zaspokoimy Państwa ciekawość, jak tylko będziemy mogli sami sprawdzić stan technicznie. Kiedy będzie ten moment, kiedy już ponad wszelką wątpliwość to będzie budynek zarządzany przez warszawski ratusz? To dzisiaj, jutro? Myślę, że już dzisiaj, po oddaniu protokołu, a potem jest tylko kwestia porozumienia pomiędzy nami a Skarbem Państwa i tutaj nie przewiduję żadnych problemów, bo zarówno nam, jak i rządzącym zależy na pewno na tym, żeby ten budynek mógł służyć w sposób szczególny. Wyrok zapadł 6 lat temu. Dlaczego miasto przez 6 lat uczyło się porozumienie z NZ-em? Nie było w stanie przyjąć tego. Dlatego, że czekaliśmy na procedury sądowe. My, tak jak powiedział pan ambasador, robimy wszystko, żeby przestrzegać prawa. Przyspieszaliśmy wielokrotnie. Na szczęście ostatnio to dzięki mojej inicjatywie udało się te wszystkie formalności zamknąć. I też musiała dotrzeć nota do ambasadora rosyjskiego, a ambasador rosyjski przez te ostatnie lata miesiące nie był specjalnie skłonny do tego, żeby z nami być w kontakcie. Szczęście, że się udało. Udało się w bardzo dobrym momencie symbolicznym i mam nadzieję, że ten budynek czy to miejsce będzie służyło ukraińskiej społeczności w Warszawie. Jakie reakcje Państwo spodziewacie się do tego rosyjskiego? To reakcje już widzieliśmy. Reakcje widać w Buczy rosyjskiej. To, co zrobili Rosjanie w Buczy, czyli miasta Ukrainy, to jest reakcja, która musi przyciągnąć Rosjan do odpowiedzialności. Oni muszą być wyrzucani ze wszystkich organizacji międzynarodowych i zapłacić za to, co zrobili w Ukrainie. Kiedy jest szansa, że pierwsi uchodźcy... Nie wykluczone, że innymi nieruchomościami też. Proszę Państwa, ja myślę, że tymi słowami po prostu zakończymy tę konferencję, a będziemy Państwa informować na bieżąco, co się w przeciągu dosłownie najbliższych godzin i dni będzie działo. Najważniejsze, że ten budynek już jest w naszych rękach. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj coś się zgłosić być pierwszym na wycieczce, ale ja proponuję Panu Prezydentowi, żeby on był pierwszy na wycieczce. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jeszcze dodam, że na mnie odpomnieniu Pan Tomasz Karatek. Ale nie wchodzimy. Nie ma powodzenia tego.